Popatrzmy, co mamy tutaj na tablicy. Wiemy, że miara tego kąta wynosi 121 stopni, a miara tego kąta 29 stopni, tego kąta również 29 stopni. Naszym zadaniem będzie dojście do tego, jaką miarę ma ten kąt. I miarę tego kąta oznaczyłem jako x. Jeśli ktoś jest odważny, to może wcisnąć pauzę i spróbować samemu to zrobić. To jest bardzo dobre ćwiczenie, a ja podam na końcu rozwiązania. Jeśli nie, to możemy przejść przez to razem. Ja takie zadania zawsze rozwiązuję w taki sposób, że szukam informacji, którą na pewno mogę sobie uzyskać. W oczy rzucamy się kąt 121 stopni, ponieważ ten kąt 121 stopni, który jest zaznaczony tutaj razem z tym kątem, suma miar tych dwóch kątów to jest 180 stopni, bo to są kąty przyległe, czyli miara tego kąta tutaj to jest 59 stopni. O, 121 i 59 to jest razem 180. I tym sposobem znaleźliśmy... Znaleźliśmy się tutaj w trójkącie. Wiemy, że e, suma miar kątu w trójkącie daje nam 180 stopni, tak więc e, możemy wyznaczyć sobie miarę tego kąta. Zaznaczymy sobie to jako znak zapytania, czyli e, znak zapytania plus 59 stopni plus 29 stopni. Suma miar kątów w trójkącie to jest 180 stopni, czyli dodajemy miary trzech kątów w trójkącie. I e, przerzucając sobie 59 i 29 e, na prawą stronę ze zmienionym znakiem otrzymamy 50, e, 180 minus 59 stopni minus 29 stopni, a to da nam 92 stopnie, czyli wiemy, że miara tego kąta tutaj to 92 Stopnie. Możemy zaobserwować teraz, że ta prosta oraz ta prosta to są proste, które przecinają się w tym punkcie, a wiemy, że e, jeśli proste przecinają się w taki sposób, to kąty, które są naprzeciwko siebie to są kąty wierzchołkowe, czyli to są kąty, które mają taką samą e, miarę, czyli ten kąt leży naprzeciwko tego kąta, więc ten kąt ma miarę 92 stopni. Może o zostawiam samo 92. I teraz popatrzmy, znowu możemy skorzystać z tego, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni, aby znaleźć miarę tutaj tego kąta. Ale nie musimy robić wcale tutaj yy, żadnej matematyki, możemy pomyśleć logicznie. Popatrzmy, skoro... Yy, w tym trójkącie mamy kąt, który ma miarę 29 stopni i 92 stopnie. No to trzeci kąt tutaj ma miarę 59 stopni. Tutaj ma, mamy kąt, który ma miarę 92 i 29, czyli to są kąty identyczne, które są tutaj. To trzeci kąt również będzie musiał mieć taką samą miarę. Czyli ten kąt tutaj ma 59 stopni. O. I znowu, to jest prosta, która przecina się z tą prostą i widzimy, że kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie to są kąty e, wierzchołkowe, czyli doszliśmy do tego, że kąt X ma miarę 59 stopni. I e, ja... Często powtarzam, no może nie zrobiłem tego na początku, ale takie zadania można rozwiązać na kilka sposobów i teraz popatrzmy w jaki sposób moglibyśmy pomyśleć o tym zadaniu. Skasuję może tablicę, zapamiętajmy ten kąt, tutaj miał miarę 59 stopni i zobaczymy czy innym tokiem rozumowania dojdziemy do takiego samego wyniku. O. I teraz popatrzmy. Pomyślmy. O tym przykładzie w kontekście e, trójkątów. Popatrzmy. Tutaj znajduje się trójkąt. O, momencik tutaj. Coś mi e, długopis nie zadziałał. Tutaj mamy taki trójkąt i możemy zauważyć, że ten trójkąt, który e, teraz zaznaczyłem, to ten kąt jest kątem zewnętrznym tego trójkąta, czyli ten, miara tego kąta jest równa sumie tych dwóch kątów, czyli 29 plus ile da nam 121. No, e, możemy to sobie szybko policzyć. 92 plus 29 da nam 121. E, I miara tego kąta tutaj to jest 92. Tak, korzystamy tutaj z tego, że ten kąt jest kątem zewnętrznym tego trójkąta i od razu możemy powiedzieć, że ten kąt ma miarę 92 stopni, bo to są kąty wierzchołkowe. Mamy dwa e, kąty w tym trójkącie, więc możemy sobie policzyć miarę trzeciego e, kąta. E, wiemy, że e, ten kąt oraz ten kąt to są kąty wierzchołkowe, ponieważ są naprzeciwko siebie. Powstały w wyniku przecięcia dwóch prostych, czyli e, to. Ten kąt będzie miał również miarę x, czyli x dodać 92 stopnie, o, plus 29 stopni, równa się 180 stopni, bo suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni, czyli x dodać 121 stopni. Daje nam 180 stopni, odejmując od lewej strony i od prawej strony 121 stopni, otrzymamy, że x jest równy 59 stopni, czyli to jest dokładnie to samo co mieliśmy zapamiętać. Skoro ten kąt ma miarę 59 stopni, to ten kąt również ma miarę 59 stopni i widzimy, że nie robiliśmy tutaj nic dziwnego. Dwoma sposobami, dwoma tokami myślenia doszliśmy do tego samego wyniku.